Witajcie! Tu, Wallace, polski gość od zabawek. I dziś mam dla Was pierwszą recenzję z najnowszej serii Transformers, która pojawiła się niedawno w polskich sklepach. Oto przed Wami Deluxe Dinobot Slugs z Transformers Power of the Primes. Siła lub potęga Primów, w zależności od tego, które tłumaczenia słowa Power wolicie, jest. Kolejną już częścią Transformers Generations, które istnieje od wielu, wielu, wielu lat, ale ogólnie przyjęło się ostatnio mówić, że Power of the Primes jest trzecią częścią takiej swego rodzaju trilogii, zapoczątkowanej przez Combine Wars i ciągniętej dalej przez Titans Return. Każda z tych serii kontynuowała tradycję dawania nam starych, lubianych postaci ze świata Transformers w nowych odsłonach, wykorzystując przy okazji różnego rodzaju funkcje specjalne dzielone przez większość serii. W Combiner Wars było to łączenie się w większe roboty, w Titans Return była to możliwość formowania głowy robota z mniejszego robota, a w Power of the Primes jest to wykorzystywanie mniejszych figurek jako swego rodzaju źródła mocy dla innych robotów. I znowu, jak zaraz zobaczycie, możliwość łączenia się w większe roboty. I naszą przygodę z tą nową, starą podgrupą zaczniemy od Slaga, który transformuje się w mechanicznego Triceratopsa i jego wygląd jest w tym trybie dla mnie bardzo dobry. Patrzę na niego i od razu budzi się moja nostalgia. To może nie jest idealne odwzorowanie figurki z generacji pierwszej, ale jest całkiem blisko i zdecydowanie patrząc na tę zabawkę mogę myśleć o tamtej, co jest dobrym znakiem. I może nie ma tu jakoś bardzo dużo fajby, ale moim zdaniem jest świetnie wykorzystana w połączeniu z. Tymi wszystkimi szczegółami wyrzeźbionymi w figurce. A szczegółów tych jest naprawdę sporo, jak widzicie, przy odpowiednim świetle widać, że to jest zdecydowanie dinozały robot. Nie ma żadnych wątpliwości. Fajba tam, gdzie jest, pomaga trochę uwydatnić szczegóły, takie jak były w generacji pierwszej. Nie ma tu już chromu, ale nadal mamy bardzo ładne złoty i nadal mamy bardzo fajny akcent, przezroczysty plastik pomalowany od środka. By jeszcze bardziej zbliżyć te figurki wizualnie do swoich pierwowzorów sprzed 30 lat, i mamy też małe logo Autobotów, czerwone oczka. Całą masę naprawdę świetnych szczegółów. Wiem, że o tym mówię już drugi raz, ale podoba mi się to co widzę. No i w niektórych miejscach mamy jeszcze srebrną farbę. No i w kilku miejscach mamy też naklejki, które są alternatywą dla punktów, w których trzeba by użyć za dużo farby. Zobaczymy, jak się będą zachowywały. Wiem, że w ostatnich latach e, tego typu naklejki w figurkach Transformers e, różnie zdawały egzamin na niektórych figurkach, bardzo łatwo odpadały, ale mam nadzieję, że w tym przypadku to nie będzie problem. Zobaczę za jakiś czas. Na razie mam slaga trzeci dzień, także jeszcze za wcześnie, aby orędować w tej sprawie, ale. Bądźmy dobrej myśli, zwłaszcza, że jak na razie w tym trybie slag bardzo mi się podoba i robi wiele rzeczy, które mają moją aprobatę. A to na razie tylko kwestia wyglądu, bo jeśli chodzi o funkcję, mamy jeszcze tu parę rzeczy do omówienia zanim zmienimy go w robota. Pierwszą z nich jest możliwość uzbrojenia slaga, bo choć w serialu i komiksach jego filmowym znakiem był miotacz ognia schowany w jego pysku, to w tej zabawce trudno byłoby to. Odwzorować, dlatego mamy tu, według moich obliczeń, 6 punktów na broń 5 mm. Po jednym na każdej nodze, jeden pod pyskiem i jeden na grzbiecie. Także weźmy na przykład pistolet, który dostaliśmy z tą figurką, wczepmy go w przykładowe miejsce i już mamy jakieś tam uzbrojenie. Ale zobaczmy, jak to wygląda w trybie Rambo. No, i to jest konkret. I co prawda, ten konkret robi się powoli niedorzeczny, bo jeśli chodzi o wagę, to broń zaczyna przewyższać masę samego slaga i do tego całość zaczyna trochę przypominać tryb czołgu Dino MegaZoida, ale mimo wszystko możliwość takiego dozbrojenia tej figurki jest bardzo mile widziana. Choć tak naprawdę, zastosowanie tych wszystkich portów na broń z punktu widzenia tego, co mamy w zestawie, jest trochę inne. Mianowicie chodzi o możliwość wielofunkcyjnego podłączenia do slaga, tak zwanej zbroi primów, która, z jednej strony, jest średnio zakamuflowaną ręką większego robota, do czego jeszcze wrócimy, ale z drugiej strony, jest to też gniazdo na tak zwanych primów. Tutaj w tym miejscu mamy taką zaślepkę. Gdy ją zdejmiemy, znajdziemy miejsce, gdzie możemy wczepić naszego. Kupowanego oddzielnie Prime'a, i mamy też możliwość wykorzystania samej zaślepki jako broni dla robota, co Wam pokażę później. I w tym trybie możemy zrobić z tym takie coś. Ten bolec opuszczamy w dół, bierzemy slaga, wczepiamy takie coś w jego plecy, lub inny punkt, który uznamy za stosowny. I w ten sposób Slack jest o krok bliżej do korzystania z mocy Prime'ów. Jakiej mocy? Już Wam mówię. Większość zabawek z tej serii ma bowiem dołączoną kartę kolekcjonerską, która od przodu jest bardzo ładna, zawiera podstawowe informacje o zabawce, jak również te urocze, naprawdę ładnie narysowane, pomalowane grafiki, a z tyłu informacje, co się stanie, gdy dana figurka połączy się z wybranym przykładowym primem. W tym przypadku jest to prima. Która da Slagowi moc nacierania w walce, wykorzystując oślepiające białe światło. Co może nie brzmi jakoś super emocjonująco, jeśli porównamy tę kartę i moc na przykład z tym, co da połączenie słupa z Souls Prime'em, czyli moc tworzenia urządzeń, które pozwalają robotom latać, to zobaczymy tak. To. Co dostajemy, różni się od między figurkami, ale mimo wszystko. Ja to traktuję jako po prostu próbę zrobienia czegoś sensownego z tymi kończynami większych robotów poza trybem połączonym. To może nie zawsze wychodzić, ale mimo wszystko, każda próba nadania tym częściom jakiegoś większego sensu w innym trybie niż połączony jest mile widziana. No i nadszedł czas na porównania slaga w trybie dinozaura z innymi zabawkami Transformers, które posiadam. Także tu są moje filmowe Dinoboty z wieku zagłady. Tu mamy Deluxe Skorna i filmową wersję samego slaga. A tak wygląda obok dwóch innych figurek z poprzedniej serii Titans Return, które chcę Wam niedługo pokazać: Deluxe Chrome Dome i Deluxe Trigger Happy. I na koniec dwie inne figurki Dinobotów w skali Deluxe, które posiadam: Grimlock z Classics. I snarl zanimated. No, myślę, że teraz możemy już z czystym sumieniem transformować slaga do trybu robota. Ale zanim to zrobimy, porozmawiamy chwilę o instrukcji, która została dołączona. Bardzo długiej instrukcji. Moje odczucia po przeczytaniu jej kilka razy jest w porządku. Nie jest może jakaś super idealna, nie mówi o niektórych bardziej subtelnych rzeczach, jak na przykład jak łączyć niektóre elementy tak, aby się już trzymały razem, ale mimo wszystko daje nam ogólne pojęcie jak mamy transformować figurkę między trybami, także powiedzmy tak na szkolną czwórkę, ale tak, da się z tym żyć i współpracować. I tak jak w generacji pierwszej transformacja slaga jest dość prosta, choć niektóre kwestie rozwiązuje nieco inaczej. Możemy zacząć od tyłu figurki, gdzie musimy wypiąć nogi od reszty ciała, wykorzystując te dwa bolce tutaj przy tych złotych elementach, to nam pozwoli łatwiej rozczepić cały ogon i tył. I od razu możemy też opuścić w dół ogon. I wykorzystując te boczne zawiasy, również wychylić go na bok. Co z kolei da nam możliwość wyciągnięcia tej części. Tak, aby uformowała dolną partię nukrobota. Odsłaniając przy okazji uda slaga. I teraz musimy znowu to umieścić. Tutaj, ale zanim to zrobimy, musimy wyciągnąć jego. Nazwijmy to obcasy, podpójki. Także żeby nam ułatwić tą robotę, możemy najpierw pociągnąć nogi slaga w dół i są tak zapewne, że do pewnego momentu ciągną te części na zewnątrz, o, właśnie tak, teraz już przestały, ale to wystarcza w pełni, aby dokończyć ich ściąganie w dół samemu. I teraz gdy już to zrobiliśmy, możemy teraz ogon przywrócić w to miejsce. Złożyć nogę, i tutaj w nodze mamy taki mały szary bolec, który wczepi się w ten element w zawiasie, i teraz wszystko bardzo ładnie siedzi. Także ponownie wyciągamy obcas, chowamy ogon i zadzieramy nogę, i dół slaga jest już gotowy. Góra będzie bardzo prosta. Po pierwsze, musimy najpierw wyciągnąć jego pięści spod jego przednich łap. I mamy w tym celu takie małe zadziory, które pozwalają nam płynniej wyciągnąć wszystko. Jeśli mamy z tym problem, to zawsze możemy po prostu włożyć w pięść broń i ciągnąć do góry. Ale widzę, że tym razem nie będzie takiej potrzeby. I teraz, ostatni etap, musimy przeciągnąć głowę triceratopsa trochę w dół. Bo w tej chwili jest jednej ze swoich trzech pozycji środkowej, także ciągniemy ją w dół, tak, aby ta szpara weszła pomiędzy te plastikowe elementy. Usłyszymy taki charakteryczny klik. I teraz ciągniemy dolną paszczę dinozaura, tak, aby uformowała kratkę piersiową. I w ten sposób tryb robota, slaga jest gotowy. Jeśli chcecie ewentualnie dodać, dodać trochę estetyki, to możemy jeszcze wyciągnąć jego rogi na bok, tak żeby były bardziej widoczne w tej formie, ale mimo wszystko tak skończyliśmy. Tryb robota chyba najłatwiej mi jest podsumować stwierdzeniem: Jest w porządku. To zdecydowanie nadal jest slag z generacji pierwszej, wszystkie jego kluczowe. Elementy są nadal na miejscu. Mamy bardzo charakterystyczne nogi, klatkę piersiową, głowę robota schowaną w głowie triceratopsa, ręce wystające spod łap dinozaura. Tak, nie ma wątpliwości. To jest G1 Autobot Dinobot Slug. Ale jednocześnie, o ile zwykłemu konsumentowi, który traktuje to jako najzwyklejszą w świecie zabawkę, to wystarczy do szczęścia, to jako fan generacji pierwszej mam pewien niedosyt. W pełni rozumiem, że to co ta zabawka robi jest związane po pierwsze z kosztami produkcji, materiałów, inżynierią wymaganą przez pozostałe tryby tej zabawki, ale jednocześnie, właśnie myślę, że gdyby ta zabawka miała trochę inne funkcje, trochę mniej tych funkcji, to mogłaby dla mnie wyglądać trochę lepiej. Zwłaszcza przeszkadza mi to, że ramiona są tak mało barczyste, bo w końcu każdy Dinobot był chodzącą armią. Także trochę brakuje mi takiego poczucia siły. No i też rzecz, która mnie smuci. Oryginalny Slag posiadał bardzo charakterystyczne mini skrzydełka formowane z grzbietu dinozaura. Te elementy się rozczepiały, rozchodziły trochę. Podobne rzeczy miał też Slag, Grimlock. Tutaj tego nie ma. Po pierwsze, ponownie, żeby zmniejszyć ilość Części, a i też żeby ułatwić transformację tej figurki do trybów połączonych, i w pełni to rozumiem, ale jednocześnie, gdyby udało się jakoś to wprowadzić do tej zabawki, byłbym bardzo szczęśliwy. Na chwilę obecną to, co widzę, jest dla mnie jak najbardziej w porządku, ale jeszcze zabrakło takiej ociupinki do mojej figurki Deluxe Marzeń. Przyjrzyjmy się też niektórym szczegółom z bliska, zwłaszcza głowa mnie interesuje. Głowa ma tę drobną wadę, że ponieważ jest schowana tak głęboko w głowie dinozaura, jest do tego czarna, czasami trudno wychwycić wszystkie jej szczegóły. To znaczy, może nie ma ich aż tak wiele, ale mimo wszystko coś tam się znajdzie, także. Gdyby znaleźć jakiś sposób na to, aby dało się ją trochę lepiej oświetlić, to myślę, że wtedy ludzie łatwiej mogliby wychwytywać wszystko, co nam ma do zaoferowania. Głowa przez swoją konstrukcję ma też trochę inną wadę i to od niej zacznę. Test pozwalności, mianowicie za tę głowę jest bardzo trudno złapać, przez właśnie to, jak głęboko tutaj siedzi. Jeśli chcemy ją obrócić, to najlepsze, co możemy zrobić, to wziąć nasze pazły, zaczepić je o te wystające krawędzie głowy i lekko pchać do środka. To pozwoli nam. Na obracanie głowy, ale zdecydowanie nie jest to głowa, która po pierwsze pozwoli nam na egzorcystę, a nie tym bardziej na jakiś konkretny obrót na boki. Teoretycznie może dałoby się to zrobić jakimś narzędziem, ale jeśli mówimy o pozwolności dostępnej dla małego konsumenta, który jak sądzę jest docelowym klientem, to wtedy to już jest trudne. No ale idźmy dalej. Ramiona są na stawach kulkowych, bardzo dobry zakres ruchu. Nic nie stoi na przeszkodzie. Mamy też ruch w bicepsie i takie pseudo stawy skokowe w łokciach. Zgięcie 90 stopni. Odrobinkę także w tamtą stronę. Brak nadgarstka choć można je trochę przesuwać do tyłu dzięki transformacji. Ze względu na tryby połączone mamy też w pełni funkcjonalną talię działającą w zakresie 360 stopni. I mamy też stawy kulkowe w biodrach. Szpagat, mniej więcej taki, kopniak do przodu, taki, kopniak do tyłu. Też całkiem doby. W udach mamy też ruch obrotowy i mamy też całkiem niezłe zgięcie w kolanach. Dalszy wychód jest blokowany przez części ogona, ale mimo wszystko jest to ok. I jak wiele współczesnych figurek, nogi slaga są tak wyprofilowane, że jego. Podstawową pozycją jest lekki rozkrok. Także, jak na współczesne standardy Transformers, pozwalność jest jak najbardziej akceptowalna. No i oczywiście, w tym trybie też do slaga da się podpiąć dołączony do kompletu pistolet i wygląda to całkiem nieźle, choć z tego co słyszę, powszechnym żalem na Dinoboty jest to, że dostały w komplecie tylko po jednej broni. W generacji pierwszej każdy Dinobot miał na swoim wyposażeniu i tego typu pistolet, jak również miecz. I to był bardzo charakterystyczny element tej podgrupy. Tutaj mamy tylko jedną z tych broni, zależy od tego na jaką figurkę trafimy, ale moim zdaniem jest to związane z tym, że miejsce tej drugiej broni ma zajmować zbroja Prime'ów. Także zobaczmy, co możemy z nią zrobić w tym trybie. Po pierwsze, możemy wykorzystać ją, no cóż, jak zbroję. Wczepiamy ją wykorzystując to gniazdo na klatce piersiowej slaga. I w ten sposób ma swego rodzaju kamizelkę kuloodporną. Nie żeby jej wcześniej potrzebował, ale mimo wszystko. No i zbroję możemy też umieścić w ręku, by funkcjonowała jako broń ręczna. I biorąc pod uwagę kształt tych części u Dinobotów, to zastosowanie jak najbardziej ma sens. No i załóżmy, że mamy już kupionego jakiegoś prima, którego chcemy wczepić w zbroję. Wtedy możemy zabrać stąd zaślepkę i... Wykorzystując jej uchwyt, wczepić ją tutaj w rękę. A biorąc pod uwagę fakt, że nawet ma wymodelowany spust, to jak najbardziej może udawać taką małą broń ręczną. Czemu nie? No, choć jak mamy pod ręką jakiegoś Titan Mastera, taka konfiguracja też jest kusząca. Albo możemy już zwyczajnie kompletnie zaszaleć i wykorzystać kolejne gniazda na broń, które odsłaniają się w tym trybie. Mi jak na razie udało się podłączyć do tej figurki Dziewięć oddzielnych sztuk uzbrojenia. I tak wygląda to niedorzecznie, ale to jest ten pożądany rodzaj niedorzeczności. Ach, takich trybów Rambo mi brakowało. No i warto też wspomnieć o tym, że Slack posiada wbudowane gniazdo na podstawki akcji. Niestety jest ono w takim miejscu, że ten potężny galb, który jeszcze. Pod skosem idzie w dół, utrudnia dostęp do niego, ale teoretycznie, jeśli mamy jakiś pomysł, jak tam wczepić ramię naszej podstawki, to możemy umieścić slaga w pozycjach lotu albo dynamicznych, których nie da się osiągnąć, kiedy stoi na własnych nogach. Także już teraz ta zabawka pokazała nam spore możliwości, a nie zajęliśmy się jeszcze wszystkimi jej funkcjami. Teraz zajmiemy się dwoma, które dosłownie nabierają większego znaczenia w połączeniu z innymi robotami. Choć tak naprawdę na chwilę obecną tylko pokazuję wam te tryby, żeby recenzja była kompletna, a faktycznie te funkcje nabiorą większego sensu, gdy będę miał już dostęp do Grimlocka. Niemniej przetransformujmy slaga w ramię i nogę Wulkanikusa. Zacznijmy od trybu ramienia, bo jest proste do osiągnięcia z trybu robota. Możemy zacząć od schowania rąk slaga i obrotu przedramion w bicepsie o 180 stopni, tak aby te małe wgłębienia wczepiły się w te bolce. W tym celu też ramię zginamy w 90 stopni. I teraz podłączamy to. O. Teraz zajmijmy się kratką piersiową. Najpierw zamykamy paszczę triceratopsa, zasłaniając głowę slaga. Teraz całą głowę wyczepiamy z pozycji trybu robota na tym zawiasie. I teraz przenosimy wszystko tak, aby to zaokrąglenie zawiasu wylądowało na tym wyżłobieniu. O, w ten sposób. I co prawda nie jest to najmocniejsze łączenie, żeby nie powiedzieć, że wszystko trzyma się dzięki sile tarcia. Ale mimo wszystko, jak nie będziemy tego ruszali, to wszystko powinno być w porządku. I teraz nogi. Tu już krótka piłka. Obracamy talię do pozycji ręki, która nas interesuje. Na obrazkach pokazują, że slag formuje prawą rękę, także obracamy w tę stronę. Łączymy nogi. Bierzemy zbroję prime. A. Wyciągamy na zewnątrz bolec. Wyciągamy na zewnątrz palce połączonego robota. I wybieramy, który nas interesuje kciuk. W tym przypadku ten. I teraz tak uformowano zbroję. Podczepiamy do tego bolca u podstawy nóg. I teraz pozostaje nam już tylko wyciągnąć na zewnątrz z korpusu bolec i staw. Połączonego tu robota, i w ten sposób slack jest już ramieniem wulkanikusa. No i w pełni uformowane ramię wygląda moim zdaniem w porządku. Jak najbardziej, estetycznie, czemu nie? Widzimy, że był to triceratops, teraz jest to ramię wielgaśnego robota. Jest ok. Choć, oczywiście, z mojego punktu widzenia, tryb połączony dla Dinobotów nie jest w ogóle potrzebny, bo, tak jak mówiłem, każdy z nich indywidualnie posiada taką siłę ognia, że nie potrzebują tego w żadnym stopniu, żeby dalej zwyciężać, ale w pełni rozumiem, czemu zabawki mogą się łączyć. Po pierwsze, w ten sposób Hasbro i taka przyciągają ludzi do zakupu całej podgrupy, a nie tylko swoich ulubionych Dinobotów. Bo w końcu możliwość uformowania giganta z wszystkich tych robotów może być całkiem konkretną pokusą. A i też jest to swego rodzaju psztyczek w nos wszystkich firm produkujących nieoficjalne Transformery. Bo na chwilę obecną Dinoboty są naprawdę popularne w tamtych kręgach i są też dwie gotowe podgrupy. Które mają możliwość łączenia się, jedna od firmy G-Creation, druga od Toy World, i każda z nich wyglądała inaczej. Także to w jakiś sposób pokazuje im, że Hasbro obserwuje bacznie to, co robią i wykorzystuje ich pomysły w swoich gotowych produktach. I zresztą od dawna mówi się, że inżynierowie Takara i Hasbro mają wręcz mówione przez swoich szefów, żeby kupować. Tamte figurki i analizować ich inżynierię, żeby później wykorzystywać coś podobnego lub lepszego w oficjalnych produktach, jak to często pokazuje ostatnio seria Masterpiece. W sumie, jak na razie, jedyna namacalna wada tego trybu, jaką znalazłem, to to, że nogi Slaga nie chcą za dobrze trzymać się razem jako przedramie większego robota. I jak widzicie, już teraz próbują się delikatnie rozłączyć. Także istnieje szansa, że im dłużej będę się nim bawił w tej formie tym prędzej mi się rozczepią na pojedyncze nogi deluxe, a. Zwłaszcza, że gniazdo do montażu ręki jest umieszczone tylko na jednej z tych nóg, a w nodze z powodu ograniczeń budżetowych nie ma żadnego mechanizmu dodatkowego, który bije spinał razem. Ale na moje potrzeby, gdzie Volkanicus, jeśli kiedykolwiek będę go trzymał na półce, będzie stał nieruchomo, można to przeżyć. I ponieważ wszystkie mechanizmy potrzebne do formowania większych robotów zostały zapożyczone bezpośrednio z Combine wszystkie figurki z Power of the Primes, które mają funkcję łączenia się, mogą być wstecznie wykorzystywane ze starszymi figurkami z tamtej serii. I dzięki wykorzystaniu technologii z Combine każdy Deluxe, który może się łączyć z innymi zabawkami, może też formować i nogę większego robota. Także przetransformujmy slaga do tego trybu. Ale żeby Was też nie trzymać tu zbyt długo, zrobimy to w trybie ekspresowym, zaczynając transformację z trybu dinozaura, któremu jest do formy nogi o wiele bliżej. Także znowu zaczynamy od głowy, podnosimy ją tak, żeby ten zawias opał się na tym półokrągłym wyżłobieniu. Odwracamy przednie nogi i spinamy je skorpusem. Tyle nogi spinamy w zawiasy ogona. Sam ogon przenosimy na podwozie i wyciągamy gniazdo połączenia. No i tak wygląda tryb nogi. Wygląda może mniej ciekawie niż tryb ramienia, bo teraz jest to po prostu lekko przetasowany tryb dinozaura, ale tak naprawdę taka jest dola każdej nogi, która jest po prostu przedłużeniem kolana większej formy. Także myślę, że jak na funkcję oczekiwane od tej kończyny, to wygląda całkiem nieźle, a i też podoba mi się to, że widzimy, że mamy dosyć solidną nogę z bardzo solidnego dinozaura. No i ponieważ e, nigdy wcześniej nie kompletowałem Deluxów z Combine West, nie mam żadnej stopy, żeby Wam pokazać co możemy wsadzić tutaj. Myślę, że to mi się uda naprawić, gdy już, gdy już będę miał dostęp do Grimlocka. A póki nie mam do niego dostępu, mogę Wam pokazać takie coś. Ale nie jest to docelowa konfiguracja, bo w tej chwili wygląda to tak, jakby Slack ugryzł w nogę cyklonusa i nie chciał puścić. No i nadszedł czas na porównania trybu robota. Także zacznijmy od dwóch party robotów filmowych. Najpierw dwie figurki z ostatniego rycerza, pierwsza wersja Deluxe Bumblebeego i Deluxe Barricade. I znowu mamy na ekranie nasze filmowe dinusie. No i w kwestii Dinobotów z generacji pierwszej, tu są jeszcze inne figurki oparte na nich, które posiadam. Deluxe Grimlock z Classics, Masterpiece Grimlock, jak również pierwsza, oryginalna wersja Dinobota Snarla. No i na koniec taka mała sugestia, co szykuję Wam w najbliższej przyszłości. Deluxe Swoop i Deluxe Dreadwind. No i nie mogło też zabraknąć powszechnej puszki picia, potężnych dwóch złotych i opakowania od DVD zawierającego oryginalny serial Transformers generacja pierwsza, gdzie Dinoboty po raz pierwszy pojawił się na ekranie i poruszyły nasze serca i Podsumowując, jestem nieoczekiwanie zadowolony z tej figurki o wiele bardziej niż w momencie, gdy ją kupowałem. Jako fan klasycznych dinobotów, mam własne wyobrażenie względem moich wymarzonych, zmodernizowanych zabawek dla tych postaci. I nowe wersje hasby odbiegają od tego oblicza, więc wahałem się czy je kupować. Ale jak już zobaczyłem pierwsze dinusie na własne oczy, wiedziałem, że chcę im dać szansę choćby dla samej nostalgii i to była dobra decyzja. Slag, jak na współczesne standardy i warunki w świecie plastikowych robotów, jest całkiem porządną figurką. Która jest wystarczająco bliska, wyglądem, do swojego pierwowzoru, by przyciągnąć starą gwardię i ma naprawdę sporo funkcji, które powinny spodobać się swoim docelowym młodszym odbiorcom. Robot, dinozały, transformuje się i to w prosty sposób może być obszernie dozbrojony i połączony z resztą swojej podgrupy w większego robota na kilka różnych sposobów. I wchodzić w mnogie interakcje tak z potrzebnymi do tego elementami zestawu, jak i innymi oddzielnie sprzedawanymi zabawkami niebędącymi dinobotami. Więc jak na zestaw tych rozmiarów możliwości dostajemy naprawdę sporo i szybka nuda raczej nikomu tu nie grozi. Także to może nie jest mój idealny deluxe slag, ale na pewno jest to dobry slag. I choć mam co do tej figurki pewne obiekcje, nie zmieniają one faktu, że ta zabawka spełnia swoje zadanie i może zainteresować fanów Transformers niezależnie od ich wieku. I to już wszystko na tę wideo recenzję. W następnej zobaczymy się już wkrótce. A do tego czasu trzymajcie się.